tymczasem wyrównanie polskiej reprezentacji. Zupełnie niespodziewane, zaskakujące i oto 1-1. Nie spodziewali się rumuńscy gracze. Myślę, że powtórka nas o tym przekona. Troszkę zamieszania tutaj ze zmianami. Realizator też pokazywał wejścia. Teraz popatrzmy. Dośrodkowanie z Debela. Niezbyt pewna interwencja Lebonta. I oto debiutujący w zespole Olisa Debe strzela. Нігерієць або нігерійчик, як кажуть у Польщі. Помилка Попова і атака поляків. Небезпечно Оліса Дебе. Який початок прикриття нас. Це вже третя хвилина. Помилка Попова і ось цей нігерієць, про якого ми щойно з вами... 1-0 для польської репрезентації. В другому своєму виступі, другий гол Оліса Дебе, який не так давно став обивателем нашого краю. Ну, але це ще більше змобілізує репрезентацію господарів. Ребров на праву сторону до Лусного, грача Арсеналу. Влакова. Ten na pole karne natychmiastowa będzie okazja na bramkę, ale Kiernozienko tutaj i gol, gdzie chłopek, ale jeszcze była szansa, jeszcze raz do Polaków, Olisa Debe! I proszę Państwa, 2-1 polskiej reprezentacji, a więc to jest ten moment, na który czekaliśmy, a Olisa Debe zagrał fantastycznie. Ale już poprzedzająca tą bramkę akcja była świetna, doskonałe dośrodkowanie Żewłakowa, świetna walka na polu karnym. I do końca, właśnie tak, wierzyć w to, że się strzeli bramkę. Spójrzmy jeszcze raz. Michał Żewłakow, dośrodkowanie. Tutaj Radek Kałużny walczy o tą piłkę. I jeszcze raz Olisa Debe. Uderza Chłosto chyba, bo nie wiem, czy tak. Andrzej Juszkowiak. Jeszcze raz. I Olisa Debe szczęśliwie przyjmuje piłkę i świetnie. Ale pięknie, technicznie. Chłos. Szybkie zgranie. Kryszałowicz na pole karny. Kryszałowicz do Chłosa. Teraz okazja dla Polaków. Chłos i Olisa Debe gol! Na polskiej reprezentacji. W 20 minucie tego meczu. Ładna akcja Polaków. Szybka. Ładnie to odgrywali do siebie. I oto Emanuel Olisa Debe, grając w narodowej reprezentacji po raz szósty, zdobywa czwartą bramkę. Świerczewski, atak pozycyjny Polaków, Kryszałowicz, Świerczewski, ładne zgranie, Świerczewski, będzie okazja, uderz Piotrek, odegrał to do Olisa Debe, będzie okazja i gol! 1-0 polskiej reprezentacji, ładna, piękna akcja i znowu MC, który teraz w radosnym tańcu, szał radości polskich kibiców, 23 minuta na Ulewal, prowadzimy 1-0. Ależ piękna to była akcja Włodku. Super, rozegranie tej akcji, to musimy popatrzeć jeszcze raz na to. Podwójna klepka, Kryszałowicz, Świerczewski i Olisa Debe, Olisa Debe z półobrotu. Jeszcze utrzymują się przy piłce, jeszcze dobrze. Raz. Wejście Tomka Iwana. Dobrze! I broni Myrę, znakomicie strzelał tam Kryszałowicz. Oj, jaka to była dobra sytuacja. No gdyby prowadzić 2-0, byliśmy bliscy tego. Paweł Kryszałowicz, proszę Myrę, ale teraz jeszcze okazja, Olisa Debe! Yes! 2-0! Brawo! Proszę Państwa, po tym zamieszaniu przechwyciliśmy piłkę i Olisa Debe dzisiaj ze znakomitą skutecznością podwyższa na 2-0 w 30 minucie. Zaczęło się od wspaniałej akcji poprzedzającej tą cudowną akcję Olisa Debe. Tutaj przechwycenie piłki i od razu z półobrotu piękne uderzenie, śliczne, 2-0. On będzie dośrodkowywał na pole karne. Olisa Debe! Dobrze! Olisa Debe! 2-0! Mało był widoczny, ale w 8 meczu strzela 6 gola, a drugiego w tym spotkaniu. Ćwiczone, to było ćwiczone setki razy na treningu. Dośrodkowanie z prawej strony przez Michała Żewłakowa. Nabiegający czterej zawodnicy. Piłka do Iwana, pole karne, popatrzył Iwan z pierwszej piłki na pole karne. Gol! Olisa Debe! Przepiękne, prostopadłe podanie na wychodzącego na pozycję Emanuela Olisa Debe. Dogranie piłki przez Tomka Iwana i wyrównanie. Brawo! 33 minuta, proszę Państwa. Jacek Bąk, przepiękne, prostopadłe podanie. Tomek odwraca się. Dośrodkowanie, nachodzący. I teraz. Pograć tą piłką. Świerczewski popatrzył, czy nie ma tam nikogo. Popędził do przodu, idzie lewą stroną. Obok niego Koźmiński. Czeka na Michał Marcin Żewłakow. Zagranie do Koźmińskiego. Pięknie, rozpalnego. Koźmiński! A więc wreszcie. Ależ poszła piękna akcja Polaków. No nie mogą na to.
zagranie piłki przez Piotra Świerczewskiego na lewą stronę do Koźmińskiego, który wchodził nie z pozycji spalonej. Dobrze ustawiony Olisadebe. I 2-0. Marek Koźmiński. Ładne wypuszczenie Olisadebe. Jest okazja dla polskiej drużyny. Olisadebe w parę na pole. Olisadebe! Świetnie, brawo Oli! Brawo, brawo, brawo! Świetny jest to napastnik. Doskonałe wyprowadzenie piłki. 39 minut był niewidoczny, ale pokazał się raz. Prostopadłe podanie Koźmińskiego, a tutaj klasa, przeczekanie, spokojnie, długi ruch. I prowadzimy 1-0. Olisadebe, Olisadebe, ładny początek, bardzo ładny początek, doświadczenie na pierwszy słupek, wejście naszego zawodnika i Olisadebe w bardzo dobrej sytuacji, 1-0. A tymczasem Marek Koźmiński w rozmowie z Jerzym Engerem, o czym mogli rozmawiać. Nawet Marek przez chwilę tylko ucieszył się z tej bramki, a tutaj jest to nasza sytuacja. Spójrzmy, Olisadebe, słupek,